Siemaneczko widzowie, dzisiaj pokażę wam, jak szukać craftów na rynku Steam. E, nie tylko w sumie na rynku Steam, jak ogólnie znaleźć krafty. Pryzmacik złoty 90, załania 201, pojebane co się dzieje: -y wykurwia, 3 ukoszenia węża, złoty 90. Zł. To tak swoją drogą. To jest chore, moim zdaniem, już i opumpowane w ciul. Ale to zresztą. Dzisiaj powiemy sobie, jak winie skiny. A jeszcze na wstępie. I nie będzie to skin. Tylko o Skins monkey, tylko. E, jak winie skiny. E, jak znaleźć sobie fajne crafty, I nie będzie to tylko o Skins mąki, więc oglądajcie, bo fajne sposoby. Może ktoś z Was nie zna. W może dużo pewnie osób. Bo sobie, widzę, że dużo początkujących, to wspomnę jeszcze raz. I tutaj nawet Wam pokazał takie fajnego crafta. Sprzedał się bardzo szybko. Skins Monkey właśnie Wam wysłałem. Nie wiem, czy ktoś z Was to kupił, czy nie. Ale jak tak, to super. Sama ta naklejka była kładna i na warto około. 180 Ziko, więc to craftik za ponad 200 zł, był. Skinka tyle samo skin kosztował, więc bardzo fajny craft. No i co, jeszcze na wstępie, tutaj kolejny z link do strony w opisie. Możecie wymieniać skiny, tutaj możecie wpisać darmowe 5 dolarków, Wpisujecie kod Elzart. I co, dostajecie 5 dolarków od 10 dolarów do 100 dolarów. Możecie właśnie kupić sobie fajne krafty. Ceny, ceny na nie są wliczane, jakby więc dostajecie fajnego crafta, możecie go sprzedać dużym overprice'em. No i ja wam będę często raz wysyłać tutaj na społeczności, będzie jakiś fajny craftik na Discordzie. To będziemy mogli sobie kupić, bo naprawdę można na tym fajnie zarobić. Ci, co sprzedają, wiedzą, jak to działa i tak dalej. No i tutaj właśnie znalazłem fajny, kolejny krawcik. z naklejeczkami po cztery dychy w holo, niezdrapane na Diglu. Może już nie taki super jak tamten, ale dalej fajny, więc spoczko zawsze taki krawcik lepiej mieć niż nie mieć, więc fajnie sobie tu wymienić. No i tak, przejdźmy do pierwszej strony, na jaki, po, jaką oglądam, będzie BUFF. Znaczy, oczywiście, można jakieś naklejeczki na broni, fajne krafty. Tak. Nie będzie tylko BUFF, będzie też rynek i też będzie skins smoki właśnie. No to co? Wchodzimy sobie w Customize. I tak, na przykład interesuje nas, to jest przykład, naklejka z Antwerpu jakaś sobie znajdźmy, interesuje nas um, Arcik w Glitterze 4. Tutaj jest 100%, czyli po prostu, że naklejki nie są zdrapane i konfirm, bo nie chcemy brzydkich naklejek. Weźmiemy sobie oddaj niższej ceny na przykład, żeby zobaczyć jakie są najtańsze, no tego, na przykład sobie weźmiemy, na nim może to fajnie wyglądać. No i mamy sobie tutaj MP9 z takimi właśnie naklejeczkami, tak to się prezentuje. Wiadomo, to jest tylko przykład. No i dobra. I tak to wygląda na bufie, ale, poczekajcie, jeszcze jedną wam rzecz pokażę, bo możecie też może zrobić inaczej, typu, że sobie, nie wiem, o, chcę takiego, nie wiem, czy to jest przykład, czemu ja szukam, to jest przykład, taką AWP Pav minimalware. No nie, i tutaj macie nawet taką opcję stickers. Możecie sobie wziąć e, customize, czyli customować. I tu jest coś spoko, bo na przykład macie Antwerp i macie u góry kapsułkę, czyli klikacie wtedy w tą kapsułkę i zawsze 100%. I patrzcie teraz. I na przykład wam szuka i są naklejki z Antwerpu. Wiecie już o co chodzi? Jedna to jedna, i tak dalej, tak dalej. Możecie sobie tam wszystkie zaspamięć. No i macie są tam z Antwerpu, więc e, bardzo fajna opcja. Szkoda, że tam jej nie ma, ale no to na bufie. Teraz wam pokażę Steam'a na końcu smoki. E, tak, e, Steam. Steam jest to stary sposób, myślę, że dużo osób go zda. Z którego kiedyś korzystałem, jakbym młodym dzieciakiem. E, tak i trochę, moim zdaniem, bezużyteczny, ale na przykład. Eee, tutaj macie, przeszukajcie także opisy. Udajmy, że chcecie kałacha. Jakiegokolwiek kałacha tutaj chcemy. Eee, przeszukaj także opisy i chcecie do niego naklejkę. Czekajcie. No i teraz przykład naklejki. No nie wiem, co my chce, możemy chcieć. Eee, riders w i klikamy szukaj. No i dajemy od najniższej. No i mamy. No, siatkę safari, a to heca. I ona będzie miała Ridersów w Albo nie, nie będzie miała. Wiecie dlaczego? Już Wam mówię dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że ten rynek w szukaniu naklejki jest bardzo pobugowany. Właśnie to jest ta jedyna wada. Właśnie tak myślałem. Co w nim było nie tak? Już sobie przypomniałem. W nim było nie tak, to na przykład, że jak przyjdziecie holo, to nieważne która naklejka ma holo, to ona będzie miała holo. Wiecie, jakby nie zalicza to do riders. Możesz żeby to obejść, ale ja nie wiem w jaki sposób. Eee, więc Wam znajduje tylko te w papierze. Czyli mamy niby ridersów, ale holo jest big. Widzicie? Eee, zobaczmy inny przykład, czy może będzie e, faktycznie to ridersi holo. Tutaj na przykład. Eee, nie, tu jest Liquid Hollow i trzech rajdersów. No widzicie, więc takie to szukanie właśnie craftów na rynku jest, że średnio chodzi Ale jeśli byście chcieli po prostu znaleźć Raiders, bo także opisy To by wam znalazło, wiecie, już mnóstwo tych w jakieś nie wiem, tutaj po ciężkich walkach macie O, nawet nie znalazło Ridersów. to jest właśnie tak to działa... A, bo nie dałem przyszuki także opisy, tak? Czy co? Eee, to jest strasznie zbugowane, dlatego właśnie nie polecam zbytnio rynku Polecam buffa, którego wam pokazałem na początku I Jeszcze z generalnie Bitskins ze stron który bardzo fajnie działa, ale rynek działa tak właśnie jak działa, jak widzicie, wszyscy mi przeszli także opisy, tak samo jak patrzycie na naklejkę po ciężkich walkach, to on wyszuka po prostu jakby jakoś po ciężkich walkach często jest pewien jakiś przejście, ja go nie znam, więc przepraszam Was, takie lipce przygotowanie. No i jeszcze oczywiście skin z tutaj też zajdziecie crafty swoje, wiadomo, nie wiem, no chcecie skina jakiegoś od 100 dolarków do 125, uznajmy, że do nie, usuniemy igla, nawet no, sobie, zróbmy przedział taki ma... malutki, co wezmę, od 140 do 75. Na przykład. O kurde, od 75 do 150 chcecie jakiegoś skina, nie wiem, jakiegoś karabinu, karabin maszynowy, uznajmy jakikolwiek. Hmm, do czego? Karabin, karabin, maszynowy, karabin po prostu. Dlaczego jest opcja? Skoro. Dobra, tutaj kabina prostu nie zauważyłem. Nie jest karabinu, nie jest to istotne. No i jak widzicie, tutaj mamy mnóstwo kraftów. Wiadomo, tu już nie działa to na takiej zasadzie, że wiecie, że po prostu wpisujecie sobie naklejki jak na buffie, ale buff jest po to jeden najlepszy do szukania craftów, ale działa to w taki sposób, po prostu, że wpisujecie sobie w skina, jakiego chcecie, przydziałki, wiadomo, widełki i szukacie z fajnymi naklejkami jakiegoś fajnego crafta. E, tu mamy jakieś G2, one chyba chodzą po trzy dychy, nie wiem, nie mam ich sam w takich nie nie dokładnie wiedzę G2 chodzi w holo, to jest Sztokholm. Wygląda no OK. Jeśli jak w słyszczeniu wygląda, ale to jest no, złe położenie, to jest najlepsze położenie na MK, e, generalnie. No i no, jakiś craftik, zawsze lepiej wyjąć takiego crafta z 4 -ma holo po 30 zł, czyli 120 łącznie, niż MKB bez niczego, nie bo i sprzedacie to trochę więcej e, i wszystko jest ok. Więc po prostu tak szukacie craftów, jeśli chodzi o Enskizmaki, to macie jakiś tymi Liquid, aby nie lubić użytkowania, no bo jest obśrupany ten kałach. No i to co? No i często się tu pojawiają naprawdę super crafta, których można się siana zarobić, więc jest to super sposób mam jakieś kinguin Folis z kolonii 15, chyba to kosztuje nie znam się na cenach, takich naklejek z kol kolonii nie są jakieś super drogie, no ale no widzicie, tu możemy fajnie dużo kraftu sobie znaleźć na skinach, ojojoj, ale craftik więc co, polecam serdecznie, link dostanę w opisie eee, napiszcie co sądzicie o tym, czy, czy coś na rynku robić źle, bo może coś robić źle jakieś tak szuka, jakbym mały, więc tak sobie przypomniałem o tym, że też wam pokażę na rynku jak się to szuka eee, i co, to było tyle, trzymajcie się, cześć cześć